Ozyrys i Izyda. Opowieść o boskich małżonkach, Izydzie i mężu, a jednocześnie bracie, dzieciach Boga Ziemi, Geba i bogini nieba Nut, należy do najważniejszych przekazów religijnych starożytnego Egiptu. Choć ta piękna historia opowiada o miłości i ponadczasowej wierności, nie kończy się już szczęśliwie, daje jednak coś znacznie ważniejszego – obietnicę wiecznego życia po śmierci. Małżonkowie sprawiedliwie rządzili Egiptem, który przeżywał swój złoty wiek. On uczył ludzi uprawiać ziemię, dostarczać narzędzia, ustanawiał prawa i nauczył czcić bogów. Ona natomiast ubrała ludzi, nauczyła ich sztuki leczenia oraz pokazała, jak wykorzystać bogactwo, które rodzi ziemia. Szczęście trwało do czasu, kiedy zazdrosny brat obojga, Set, zabił Ozyrysa. Na wieść o śmierci małżonka Izyda obcięła włosy. Włożyła szatę żałobną i wyruszyła na poszukiwania jego ciała. Aluzje na ten temat odnajdziemy w wielu źródłach. Większość z nich podaje, że towarzyszyli jej Anubis pod postacią szakala, syn Neftydy i Ozyrysa oraz siostra Neftyda, żona Seta, zabójcy Ozyrysa. Niektóre źródła dodają duszę Spe, prastare duchy. Najstarsze wzmianki z tekstów piramid opisują, jak Izyda, przemieniona w kanię, a Neftyda w sokoła, poszukują części poćwiartowanego ciała Ozyrysa. Odnalazły 13 z 14 części ciała Boga i przy użyciu magicznego zaklęcia połączyły je tak, że na powrót stały się jednym ciałem. Potem boginie, zgodnie ze zwyczajem egipskim, rozpoczęły lamenty pogrzebowe. Powstań, odwróć się, Ozyrysie. To ja, Izyda, przybyłam, aby cię zabrać i dać serce twemu ciału. Idź i przybądź, obudź się i śpi. Powiedz ty, twarz w życiu, podnieś się, popatrz na to, powstań. Powstań i usiądź, zrzuć ziemię, która jest na tobie. Pozbieraj swe kości, zbierz swe członki, wybierz swe zęby, weź swe cielesne serce, zrzuć proch, który jest na tobie. Szczegółowy opis odnajdywania kolejnej części ciała podaje również papirus Djumilhes z I wieku przed naszą erą, przy okazji wymieniając poszczególne święta. Tekst ów podaje, że przez 12 kolejnych dni w każdym zakątku Egiptu obchodzono święto Orki, na pamiątkę dni, w których znajdowano zostały wszystkie części ciała Ozyrysa. Jako pierwsze odnaleziono głowę Boga Afapydus, a miało to miejsce 19 dnia 4 miesiąca wiosny. Następnego dnia odnaleziły się oczy, które spoczywały na Górze Wschodniej, a później kolejno odnajdywano szczękę, szyję na Górze Zachodniej, serce w Atribis, wnętrzności w Piton oraz płuca lub członek, jak podaje inna tradycja, na bagnach Delty Nilu. Znalezione 26 dnia żebra lub nogi spoczywały na roślinie Geret. Kolejnego dnia gdzieś na wschodzie odnaleziono nogę lub palec, członek lub ramię. Znajdowały się w okręgu środka zaś. Przedostatniego dnia znaleziono jelita lub serce, a ostatniego dnia ramię. Dalej historia potoczyła się podobnie. Izyda za pomocą magii scaliła ciało męża i poczęła z nim syna. Ta z pozoru bezładna wyliczanka ma na celu uzasadnienie istnienia kultu Ozyrysa w miejscach, w których odnaleziono jego członki. Wszystkie zakończenia mitu o poszukiwaniu odżywieniu ciała Ozyrysa kończą się podobnie, aktem ożywienia ciała Boga przez małżonkę, a następnie poczęcie z nim syna, pogrobowca Horusa. W tym miejscu kończy się rola Ozyrysa na ziemi, a rozpoczyna rola Pana Wieczności, który dawał nadzieję na życie po śmierci. Ozyrys wstąpił do świata podziemnego, Duat, i został władcą krainy umarłych.